Dobra, jedziemy z tym. Pewnie się zastanawiacie, gdzie jesteśmy. Nie jest to Wandzin, nie jest to Krążno, ani inna komercja z bajerami typu kempingi, prysznice i tak dalej. Jesteśmy niedaleko Bornego Sulinowa, na kompleksie łowiska Trzech Jezior, konkretnie na łowisku Lipowym. Jesteśmy o godzinie 16, od razu pompowanie pontonu i ruszam na wodę sondować miejscówki. Znalazłem po prawej stronie zwalone drzewo do wody. Na głębokości 1,8 metra położyłem jeden zestaw. Później jakieś 100 metrów od brzegu znalazłem ostry spad. Gdzieś koło 3 metrów. Tam postawiliśmy markera i zasypaliśmy 5 kg kukurydzy na jeden zestaw, żeby zapolować na duże amury, które tutaj ponoć pływają. Po lewej stronie również drzewo. Jest taka równa półka na 2-3 metra. Tam postawiliśmy jeden juni zestaw. Drugi zestaw mamy zaraz za mną. Jest marker. Właśnie mieliśmy spław na żywo. Marker zasypany również 5 kg kukurydzy. Też na amura. Cały czas ten marker chodzi. I zaczynają się pociągnięcia na tej wędce. Jesteśmy w totalnej dziczy. Nie ma zasięgu, nie ma internetu. Ptaki pięknie śpiewają. Pokażę wam to. Spójrzcie na to. Po lewej zwalone drzewo. Po prawej zatopiony las. Nie wiem, czy to będzie widać, jak chodzi marker zasypany kukurydzą. Od jakiegoś czasu atakują go i buja się na wszystkie strony. A tam mamy gdzieś drugiego. Nie wiem, czy go teraz znajdę. Jest. Jest tam daleko. Przed zatopionym lasem.
jutro, jak się uda, wypłynę pontonem i pokażę wam miejscówki. Co na włosach? Na włosach pod drzewami, równo i po lewej, i po prawej, postawiliśmy na kulkę chili tangerina od Misela Zadrawca z serii Scorpion Chili. Kuleczka pięknie pachnie, dodatkowo jest zadipowana już od wtorku. I przygotowana w woreczku, ponieważ jest tutaj na dnie dużo syfu, typu liście i tak dalej. Mamy wszystko zalane w woreczkach niedziurkowanych, żeby powoli opadało na dno i się nie zapadało. Gdzie my to mamy? Spójrzcie na to. To jest szefowej hicior. Szczególnie na zimną wodę. Ale musi ruszyć również w ciepłej. Smak tak nietypowy, że nie znam takiej drugiej kulki. Tylko Notter Bites Evolution. Zabiorę was na krótki spacer teraz, żeby pokazać naprawdę, jaka tu jest dzicz. Wyrwani z takich łowisk jak krążno i innego typu, przyjedziecie tutaj, gdzie nie ma w ogóle internetów i zasięgów, i zobaczycie coś takiego. Akurat gdzieś tam był ładny spław, niedaleko mojego markera. Zobaczymy, co przyniesie noc. Żeby było trochę kolorowo, z tej strony macie. Spójrzcie. Biały, fioletowy bez. A tak wygląda cała polanka. Niunia robi fotki. Niunia! No, jesteśmy po kolacji i czekamy, co się wydarzy. No, jesteśmy po pierwszym braniu. Tak myślałem, że pojedzie z tego najdalszego markera. Niestety branie puste. Na trzy kukurydze waniliowe podbite pianką. Czekamy dalej. Godzina 5 rano, strzał z prawej wędki spod drzewa. Niestety ryba stracona. W momencie wywózki na środkowej wędce też strzał. Duży leszcz. Poza tym noc spokojna. No i słuchajcie, jesteśmy po kolejnym braniu. Potężny strzał spod drzewa za moimi plecami na prawym kiju. Niestety ryba nie dała nawet powalczyć. Weszła w drzewo i zerwała wszystko. Wywieźliśmy właśnie tam zestaw z dowiązaną strzałówką. Zobaczymy, czy to coś pomoże. Czekamy na kolejne branie.
Niunia przygotowuje woreczki na następne wywózki. Tangerina, czyli od zadrawca, zrobiła nam już w sumie 4 brania? Cztery brania, także nie zawodzi. Pokaż, jak to wygląda. Zobaczcie ten booster. To jest normalnie kisiel, gęsta zalewa, która nie spada po sekundzie z kulek. Zapraszamy do sklepu Viking Carp Fishing. Krzysiek ma u siebie takie specjały. Gotowe. Tak jak obiecałem, jesteśmy na pontonie i pokażę wam teraz, jakie tu są miejscówki. Spójrzcie na to. Głębokość 1-2 metra. Płynę przestawić markera z 3 metrów i jeden zestaw postawię tutaj. Wszędzie zatopiony las. Dwie ryby stracone w tym drzewie. Jest ciężko, ale się nie poddajemy. Kolejna część zatopionego lasu. A tutaj marker, z którego było jedno branie, ale przystawię go na tą płytszą wodę. Dwa metry głębokości w tym miejscu. Mamy kolejne zwalone drzewo i hardkorowy brzeg. Jesteśmy na środku wody. Najgłębsze miejsce, jakie znalazłem, 8,1 metra. Całkowity środek. Dno jest naprawdę zróżnicowane. Górki, dołki, nie wiadomo co jeszcze. Elegancko. Tak wygląda nasze obozowisko na Jeziorze Lipowym. Tak zwana polanka, stanowisko. Pod tego drzewa też już był odjazd i też stracona ryba. Bardzo trudno ją tam zatrzymać. Tutaj mamy markę, z którego wyjechał leszczek na razie. Tutaj całe jezioro.
Wygląda tak. Przepięknie. No i minęła doba zasiadki. Myślę, że jak na nowe łowisko 4 brania, niestety bez ryby, to jest dość dobry wynik, jak na tak trudne miejsca. Teraz zmiana taktyki, wszystko powywożone już na wieczór. Zmiana taktyki u mnie, bo Niunia została przy swoich miejscach jak na razie, a ja wywiozłem na drugą stronę pod dwa zwalone drzewa. Dość daleko, zobaczymy co z tego będzie. Jak pojedzie, to wywozimy środkową wędkę też tam. Cały czas są spławy. No i zmiana przynęty. Tak jest. Teraz dwie wędki postawiliśmy na squida. I moją tajną broń, czyli NB2, które nigdy nie zawodzi. Miejmy nadzieję, że i tym razem nie zawiedzie. Zobaczymy, co się będzie działo, jak się ściemni. No właśnie. Tak jak było wczoraj, nie? Jak na razie nie ma ani pików, same spławy, pokazują się całe. Tak wychodzą i to nawet blisko, na lewej wędce. Widzimy się rano. Miejmy nadzieję, że z rybą. Do zobaczenia. Mamy branie. Idzie w taki silny, kurde. Masz ranę. Jest. Poluźnie mu chyba trochę, co? No, jak za mocno dokręciłaś. Lin. Duże linisko. Ogromny. Lin. Ale wielki. Patrzcie na to. Wielkie linisko. Pięknie zapięty za dolną wargę. Chili tangerina podbita truskaweczką. Też od misela. Tangerina z małą truskaweczką. Piękny lin, za chwilę go zważymy. Ale takiego jeszcze nie mieliśmy. Puszczamy tego pięknego stwora. Brawo kochani, 3 kilo, równe 3 kg ważył. Thank you.
Siedzimy sobie, obserwujemy wodę i nagle strzał z mojego nowego miejsca. Nie wiem, czy nie będę musiał wejść w ponton, bo ryba za wszelką cenę chce zaparkować. Próbuję ją odciągnąć, ale będzie ciężko. Siedzi? Na razie idzie grzecznie. Jak już miniemy tamte drzewa, płynie w tą stronę, powinien być nad, teoretycznie, o, ale on już będzie płynąć. No już tam płynie w drzewa, nie? Uważaj, bo tam jest woda. Ale doczekaliśmy się w końcu po leszczu i linie moim karpia. O! Jest koło drzewa. O, wyszedł. Musi być siłowy hol. Zabiera wędkę? Nie. Jo. Podaj, kochanie, podbierak. Mogę ci podebrać. Chyba pomóciłem. Hmm? Chyba pomóciłem skarpetę, ale to nic. Tak. Dobra, ja kończę, ja ci podbiorę. Ja podbiorę. Pełno łuski. Chyba nieduży. Ale jest. Czy nie pełno łuski? Nie. Pięknie. Jest. Wargę. Kuleczka NB2, tak jak mówiłem. Nigdy nie zawodzi. O. Tak. Od razu go odkleimy. Dziewica. Pierwszy raz na haku. Pierwsze, jedno moje wkucie tylko. Oj, mały. Jakie no? Do it.
jest godzina? Wpół do ósmej. Wpół do ósmej? Mhm. Wpół do ósmej i rola spod drzewa tego traktora. Ryba poszła na wodę na szczęście. Tym razem. Słoneczko pięknie świeci prosto w oczy. Ptaszki śpiewają. Strzałówkę. O, widać. Bączuś. Oj, wcale nie bączuś. Mamy go. Tyle zostało z kuleczki, obydwa. Coś już tam ją nawet... Skubało, no to wychodzi. Karp zapięty za dolną wargę. Ale ma jakieś stare... Oto tu stare rany jakieś. Okropnie. Okropnie. Tutaj. Zważymy. Worek wytarowany. O! Prawie 12, kurczę, mruga wskazówka, nie widzę. Odwróć może w twoją stronę, co? Jedenaście, 800. Ciężko. Jest jakaś stara, w ogóle dziwna, bardzo charakterystyczna ryba. Czyli następnym razem... Patrz na drugą stronę kolego. Patrz, z dwóch stron on ma to... No na... mówię, charakterystyczne. O, rany. Już jakby wygujone, nie wiem. Ja myślałam, że to liść przyklejony. Twarz mu odkaś. Piękna pobudka. Tutaj. Będzie ładnie, no. Najpierw nagram, a potem ci zrobię zdjęcie. Jedenaście osiemset, proszę bardzo. O, jeszcze się nie poddał. Za mało powalczył.
No, pod słońce będzie zły film. Wojowniku. Piękny. Wypuszczamy wojownika. Wracaj do domku, piękny jesteś. Jest, NB2. Nie wiem, czy to ostatnia ryba zasiadki. O 11 gdzieś myślę, będziemy już się stąd zbierać. Także zasiadka udana. Albo widzimy się później, albo tym już zakończymy ten film. Jak się nic nie będzie działo i widzimy się w następnym.